Cześć moi drodzy, witam serdecznie na kanale Skrzydła Mazowsza. Jest fajne popołudnie, 30 dzień września 2024 roku, jest godzina 16:45. Jadę ponownie do Brzuzy wykorzystać okienko pogodowe. No, dzisiaj idealnie wiatr rzędu 5-6 metrów na sekundę, ale stabilny. Mam nadzieję, że da polatać i na tydzień mi wystarczy, ponieważ obowiązki w pracy mają to do siebie, że nie zawsze można latać, kiedy by się chciało, ale trzeba latać, kiedy można. Tak więc jadę na startowisko do Brzuzy i widzimy się już na startowisku. No i moi drodzy, jesteśmy na startowisku w Brzuzie, godzina 17:10. Za godzinę będzie zachodziło słońce, dlatego no ja już jestem rozstawiony, wiaterek no jeszcze dosyć troszeczkę mocnawy. No ale żeby był tylko stabilny, jednolity, to będzie można tutaj w okolicy troszeczkę polatać. Tak więc zapraszam Was dzisiaj z powrotem w górę. No i wystartowałem. Jest piękny jesienny wieczór. Lecę w kierunku miejscowości Głowaczów, przelatuję nad Radomką. Słońce jeszcze w miarę wysoko, także jeszcze parę minut uda mi się dzisiaj w powietrzu pobyć. Przeleciałem właśnie nad miejscowością Głowaczów, lecę w kierunku miejscowości Lipa. No i kiedy doleciałem do Lipy, będąc na wysokości nomen omen remizy OSP w Lipie, spojrzałem w kierunku Radomia, gdzie dostrzegłem dosyć gęsty, wydobywający się dym znad ściany lasu. Pomyślałem sobie, że nie ma co czekać. Skierowałem się w stronę tego dymu, przelatując przez miejscowość Miejska Dąbrowa, potem Studnie. Doleciałem do miejscowości Józefów i Łukawska Wola, gdzie okazało się, że płoną trawy. No i zajęło się już tej część lasu, Brzuski, ogień wszedł, kompleks leśny. Mając na pokładzie telefon i zestaw głośno mówiący, zamontowany w kasku, nie tracąc chwili, zadzwoniłem pod numer alarmu 112, gdzie połączyłem się z operatorem WCPR-u, któremu przekazałem wszelkie informacje dotyczące tego, gdzie ten ogień mniej więcej się rozprzestrzenia, w którym miejscu, podałem swoje dane. Dokładnie nie mogłem wytłumaczyć, w którym miejscu jestem, podałem przybliżoną lokalizację i powiedziałem, że będę oczekiwał nad płonącym lasem do przyjazdu straży pożarnej. No, krążąc tutaj nad lasem, zauważyłem, że coraz więcej osób zaczęło się zbierać na drodze. Być może oni też już powiadomili straż pożarną. No a tutaj, jak zaznaczyłem Wam w kółeczku, właśnie straż pożarna z kierunku miejscowości Głowaczów jedzie na sygnałach. A tak informacyjnie, każdy z pilotów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, lecąc i widząc zarzewie ognia, dym, ma obowiązek poinformować służby o tym, że pali się las. No i starałem się tak latać, żeby mnie strażacy widzieli, żebym mógł ich doprowadzić do palącego się lasu. No i kiedy zobaczyłem, że już straż ogniowa jest na miejscu, zaczynają swoje działania. Moje działania na tym się zakończyły. No i musiałem odlecieć w kierunku startowiska z uwagi na to, że już słońce zachodziło, a mi zostało jeszcze w zbiorniku około 2 litrów paliwa. Tak więc dzisiejszy lot był pod znakiem ratowania lasu. W drodze powrotnej przeleciałem nad miejscowością Przyluśnie, Bobrowniki, nad bagnami, które się znajdują w rejonie miejscowości Stawki. No i doleciałem do startowiska i zostało mi jakieś pół litra zbiorniku. A podsumowując dzisiejszy odcinek,
chciałem was zachęcić i uczulić do tego, żebyście widząc takie zdarzenia reagowali, dzwonili na numer alarmowy 112, informowali służby, tak żeby nie doszło do spalenia dużej ilości lasów, łąk i oczywiście zwierzyny, która w nich mieszka. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, dziękuję za obejrzenie materiału i do spotkania. Cześć!